Tak powstała Biblia. Część druga. Nowy Testament. Jeruzalem, Jeruzalem, kamienujesz i zabijasz proroków, których do ciebie posłałem. Jakże często chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak kwoka zbierająca pisklęta pod swe skrzydła, a wyście nie chcieli. Dom wasz ma zostać zburzony. Czy wy tego nie wiecie? Nie przeczuwacie? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. W roku 70 po Chrystusie spełniło się to proroctwo Chrystusa w odniesieniu do Jerozolimy. Wojska rzymskie pod wodzą Tytusa zrównały z ziemią świątynię i całe miasto. Archeologowie próbują dzisiaj znaleźć pod obecną Jerozolimą ślady tej dawniejszej. Wiele pojedynczych znalezisk było niemymi świadkami przerażających wydarzeń tamtych zamierzchłych czasów. Jest to ziemia, po której i Chrystus chodził. Stąd przyglądał się wspaniałym budowlom Jerozolimy, jej ogromnej, wspaniałej świątyni. I tak jak powiedział Jezus, nie pozostał z niej kamień na kamieniu. Z przerażającą dokładnością stało się tak, jak przepowiedział. Kim jest ten Jezus? Czy jest jednym z proroków przepowiadających tylko śmierć, zniszczenie, nędzę i sąd? Czy może jednak kryje się w nim coś więcej? To właśnie jest ziemia, na której się urodził. Galilea położona na północy Izraela. Tutaj przeżył dzieciństwo. Tu chodził ze swymi uczniami. I tutaj przemawiał do ludzi, którzy do niego przychodzili, by go słuchać. Prosili o uzdrowienie i on ich uzdrawiał. Tu dał im chleb do jedzenia i żywą wodę dla ich serc. I Jezus mówił: Jam jest chleb życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął. A kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu.
Jezus rzekł do nich: pójdźcie za mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. Słuchali, co ma im do powiedzenia. A niektórzy z nich spisali wszystko, co widzieli i słyszeli. W ten sposób powstały księgi Nowego Testamentu. Opowiadają nam one o głębokiej miłości Jezusa do biednych ludzi. O ostrych uwagach skierowanych pod adresem duchowych przywódców jego czasów i o jego śmierci. Jak został poprowadzony na śmierć, jak baranek i jak umarł na krzyżu. Na tym jednak nie koniec. Historia toczy się dalej. On zmartwychwstał i ukazał się swoim uczniom. Rozmawiał i jadł z nimi właśnie tutaj, nad brzegami jeziora Genezaret. Na koniec pożegnał się z nimi, ale zapewnił, że będzie z nimi aż do końca świata, że przyjdzie powtórnie. Dlatego Chrystusa zmartwychwstałego oddawali życie jego uczniowie. To nowe życie przyrzeczone przez Jezusa było dla nich cenniejsze niż ich życie ziemskie. Zaczęli wszystkim, którzy chcieli ich słuchać, o tym opowiadać. I bardzo szybko powstały małe grupy wierzących nazywanych chrześcijanami, wyznawcami Jezusa Chrystusa. Pierwszą księgę napisałem, kochany Teofilu, o wszystkim, co Jezus uczynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym został wzięty do nieba. Są to słowa świętego Łukasza, greckiego lekarza, który wnikliwie i z wielkim zainteresowaniem bada wszystko, co wydarzyło się wokół Jezusa. Jest on autorem trzeciej Ewangelii i Dziejów Apostolskich. Są to dwie z 27 ksiąg Nowego Testamentu. Trzynaście dalszych ksiąg Nowego Testamentu napisał święty Paweł. Paweł był człowiekiem, który od dzieciństwa tkwił głęboko w wierze żydowskiej. Bez wątpienia był on przekonany, że sprawy, które działy się wokół Jezusa, są sprawami jakiejś sekty, którą należy prześladować i całkowicie zniszczyć. To też wykorzystywał każdą nadarzającą się okazję, by prześladować wyznawców Jezusa Chrystusa. Również tu, w Damaszku, zaplanował jedno z takich prześladowań. Ale do tego nie doszło. Na drodze do Damaszku wydarzyło się coś, co miało całkowicie przemienić jego życie. Olśniła go nagle światłość z nieba, a gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kim jesteś, Panie? Powiedział. A głos z nieba: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Od tej chwili Szawel zaniechał prześladowań. Z Szawła prześladowcy stał się Pawłem, wyznawcą Chrystusa i głosicielem Ewangelii. Później i on, ponieważ był chrześcijaninem, zostaje uwięziony. Między innymi tutaj w Cezarei. Zanim jednak doszło do jego uwięzienia, miał okazję odbyć wiele podróży misyjnych. Nie tylko w Palestynie, ale i po drugiej stronie Morza Śródziemnego, w Grecji i Azji Mniejszej. Po pierwszym uwięzieniu w Cezarei Paweł odbywa jeszcze podróże misyjne do Italii i Rzymu. Tutaj umiera jako męczennik za wiarę w Jezusa Chrystusa. Paweł i Łukasz napisali więcej niż połowę ksiąg Nowego Testamentu. Autorami pozostałych są święty Piotr, Jan, Jakub oraz Mateusz i Marek. To, co dziś nazywamy
Pismami Nowego Testamentu napisano przed rokiem setnym po Chrystusie w języku greckim. Pisma te rozpowszechniły się w całym basenie Morza Śródziemnego aż do Grecji. Mężowie ateńscy, przemówił Paweł, stanąwszy w środku Areopagu. Widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem nieznanemu Bogu. Ja wam głoszę to, co czcicie nie znając. Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech i wszystko. On z jednego człowieka wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił właściwe czasy i granice ich zamieszkania, aby szukali Boga, czy nie znajdą Go niejako po omacku. Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. Bo w Nim żyjemy, poruszamy się. I jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów, jesteśmy z jego rodu. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota, albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka. Nie zważając na czasy nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia. Dlatego też wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat przez człowieka, którego na to przeznaczył po uwierzytelnieniu go wobec wszystkich przez wskrzeszenie go z martwych. Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli: posłuchamy cię innym razem. Zwiedza Grecję dzisiaj jeszcze może dostrzec liczne ślady wysoko rozwiniętej cywilizacji, która istniała na tym obszarze. Wiele uległo zniszczeniu, ale pozostało jeszcze wystarczająco dużo, by poznać, jak bardzo Grecy cenili sztukę i jakie mieli szczególne poczucie piękna. Piętno czasu, trzęsienia ziemi i inne kataklizmy spowodowały, że blask tej tak wspaniałej przeszłości mocno przybladł. To jednak, co pozostało, to słowa świętego Pawła, które w chwili, kiedy je wypowiadał, nie zdawały się wywierać trwałego wrażenia na słuchaczach. Nowy Testament oparł się jednak niszczącemu działaniu czasu. Czy jesteśmy tego pewni? Skąd wiemy, że słowa, które czytamy w Nowym Testamencie, są tymi samymi słowami, które zapisali ich pierwotni autorzy? Przecież oryginalne rękopisy nie zostały zachowane. Jeżeli uzmysłowimy sobie, że wiara chrześcijańska, Kościół Chrystusowy i cała kultura chrześcijańska opierają się na Nowym Testamencie, to rzeczą ważną staje się uzyskanie pewności, że rzeczywiście posiadamy pierwotny tekst Nowego Testamentu.
Rzym. Rok 1866. W Bibliotece Watykańskiej siedzi niemiecki badacz Konstanty von Tischendorf. Przez długie lata szukał najstarszych greckich rękopisów Nowego Testamentu, aby jak najbardziej zbliżyć się do oryginału. To właśnie tutaj, w owej słynnej Bibliotece Watykańskiej, pomiędzy najwartościowszymi i najrzadszymi zbiorami książek i manuskryptów, uczony ten znalazł bardzo stary egzemplarz Kodeksu Watykańskiego. Tischendorf musiał użyć całej swojej zdolności przekonywania, zanim pozwolono mu otworzyć księgę. Pracował nad nią 3 godziny dziennie przez 2 tygodnie bez możliwości robienia notatek. Kodeks Watykański powstał około IV wieku po Chrystusie. Jest to jeden z najstarszych i najbardziej kompletnych kodeksów całej Biblii. Napisano go w języku greckim. Kodeks Watykański nie był jedynym odkryciem Tischendorfa. Poświęcił on całe życie na poszukiwania możliwie najstarszych rękopisów. Doszedł także do wniosku, iż najbardziej prawdopodobnymi miejscami ich odnalezienia muszą być okolice o gorącym i suchym klimacie, ponieważ przy dużej wilgotności powietrza zarówno skóra, jak i rękopisy papirusowe nie przetrwałyby długo. Procesy gnicia, pleśnienia i rozpadu postępują tam o wiele szybciej. Gdzież więc na Bliskim Wschodzie należało szukać miejsc ze starymi kościołami i klasztorami, w których z reguły takie rękopisy były przechowywane? Jeszcze jeden warunek musiał być przy tym spełniony. Miejsca takie nie powinny były być zniszczone przez Mahometan. Ci bowiem zniszczyliby także rękopisy. Takim miejscem, które spełniało wszystkie te warunki i które dzisiaj jeszcze istnieje, jest klasztor świętej Katarzyny, położony u podnóża góry Synaj. Tischendorf postanowił odwiedzić to właśnie miejsce. W towarzystwie 2 Beduinów wybrał się więc w wyczerpującą podróż przez pustynię. Oto właśnie klasztor świętej Katarzyny. Od roku 300 po Chrystusie żyją tutaj mnisi. Sam klasztor wybudowano za czasów cesarza Justyniana, około roku 530. Minęło trochę czasu, zanim Tischendorf zdobył zaufanie mieszkających tam zakonników. Wpuszczono go jednak do klasztoru i w miarę upływu czasu coraz bardziej mu ufano. Ostatecznie pozwolono mu zamieszkać w starej, zaniedbanej części, zapełnionej starymi księgami i rękopisami, i zabrać się do poszukiwań. Jednakże najbardziej dokładne przeglądanie znajdujących się tam ksiąg nie dało pożądanego rezultatu. Pomógł dopiero przypadek. Pewnego dnia Tischendorf spostrzegł zakonnika dźwigającego pełen kosz starych pergaminów. Zapytał, czy mógłby je przejrzeć. Ku swemu zdumieniu odkrył wówczas 120 arkuszy starotestamentowych rękopisów. Mnich miał zamiar przeznaczyć je na opał, tak jak to uczynił poprzedniego dnia z zawartością 2 innych koszy. Pokonując duże trudności, udało się Tischendorfowi 43 z odkrytych rękopisów zarchiwizować. Był to plan pierwszej podróży Tischendorfa. Po 9 latach ponownie odwiedził klasztor, ale niczego więcej nie znalazł. Dopiero 6 lat później pod poduszką jednego z mnichów znalazł to, czego szukał tak uparcie. Pod jakąś czerwoną księgą ujrzał pakiet rękopisów. Jak się okazało, zawierały 199 stron Starego Testamentu i kompletny Nowy Testament. Ten właśnie kodeks synajski, księga pochodząca z klasztoru świętej Katarzyny, znajduje się dzisiaj w Muzeum Brytyjskim w Londynie.
Profesor Kurt Aland, były dyrektor Instytutu w Münster, badającego teksty Nowego Testamentu, uważa odkrycie Tischendorfa za najbardziej znaczące znalezisko XIX stulecia w dziedzinie poszukiwań starych rękopisów. Mówi profesor Aland. Mamy wprawdzie bardzo dużo nowego materiału, ale jak dotychczas nic nie jest w stanie zastąpić tego, co odkrył Tischendorf. Do dziś znanych jest przynajmniej 5200 greckich rękopisów i fragmentów Nowego Testamentu. Nasz instytut znalazł dotychczas 1200 nieznanych rękopisów, które sfotografowano i przeznaczono do dalszych badań. 95% wszystkich znanych rękopisów utrwaliliśmy na taśmach mikrofilmowych. Umożliwia to nam porównywanie tu na miejscu różnych tekstów. Zadaniem naszego instytutu jest poszukiwanie nowych rękopisów, ich porównywanie, sporządzanie fotograficznej dokumentacji i określanie czasu ich powstania. Rękopisy z najbardziej wartościowymi tekstami, które są możliwie najwierniejsze oryginałowi, stanowią podstawę do wydania przez nas nowej, zweryfikowanej wersji Nowego Testamentu w języku greckim. Instytut w Münster posiada niewiele oryginalnych rękopisów, ale dysponuje ponad 95% wszystkich innych, zarchiwizowanych na mikrofilmach. Tutaj widzimy rękopis, z którego usunięto lub wydrapano pierwotny tekst, aby wpisać inny. Za pomocą specjalnej techniki oświetleniowej potrafimy dzisiaj odczytać usunięty tekst. W tym wypadku chodzi prawdopodobnie o część Nowego Testamentu. Wszystkie znane nam rękopisy są fotografowane i przechowywane tutaj, na tych właśnie regałach. W ten sposób możliwe jest porównywanie poszczególnych etapów powstawania rękopisu. Trzeba to robić bardzo starannie, aby jak najwierniej zrekonstruować oryginał i uzyskać duży stopień pewności nawet w najdrobniejszych szczegółach. Ta oto szaro-niebieska książka zawiera tekst Nowego Testamentu w języku greckim, opracowany w Instytucie Kurta Alanda w Münster. Świat jest pełen ludzi i dla wszystkich z nich napisano jedną bardzo ważną księgę, a mianowicie Biblię. Żaden inny tekst antyczny nie przechował się w tak nieuszkodzonym stanie. Jak do tego doszło? W Ewangelii według świętego Jana i w pierwszym liście świętego Piotra czytamy: i wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście, wierząc, mieli życie w imię Jego. Trawa uschła, a kwiat jej opadł. Słowo zaś Pana trwa na wieki. Thank you.